Witam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj w bibliotece. Na podsumowaniu projektu Pamiętając o historii, idziemy w przyszłość. Wieczornica dzisiejsza patriotyczna jest sfinansowana z Funduszu Patriotycznego ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imieniem Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Patriotyzm to z całą pewnością wartość każdego narodu. Bez patriotyzmu nie byłoby pewnie nas dzisiaj, gdyby nie nasi przodkowie. Bez patriotyzmu nie byłoby też wolnej Ukrainy. Myślę, że jest to wartość, który każdy nosi w sercu i w różny sposób wyraża. Dzisiejszy koncert poprowadzą dla Państwa Marta Gawor z Muzeum w Chrzanowie, to jest nasz partner, oraz Małgorzata Zbroszczyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. Serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu panią burmistrz Jolantę Zubik oraz pana Andrzeja Biedę, przedstawicieli samorządu. Jest nam bardzo miło, że państwo zaszczycili nas swoją obecnością. Witam przede wszystkim wszystkich słuchaczy, którzy dzisiaj przybyli, ale szczególnie serdecznie witam naszych wykonawców, których państwo niebawem poznacie. Piosenki prezentowane dzisiaj podczas wieczornicy zostały wybrane przez mieszkańców. Halo? Nie słychać, tak? Bliżej mikrofon. I chciałabym powiedzieć także, że nasze dzisiejsze wydarzenie jest transmitowane na żywo w internecie na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. I jeżeli Państwo mają jakichś znajomych, którzy są daleko i nie mogli przybyć tutaj do nas, no to prosimy im polecić, niech śledzą nas w internecie. Między występami poszczególnych artystów będą wstawki historyczne, bo nie byłoby przecież dzisiejszej wieczornicy bez upamiętnienia wielu wydarzeń historycznych i w Polsce, ale także tutaj na naszym lokalnym terenie. Samemu projektowi towarzyszy wystawa, którą będzie można obejrzeć po koncercie. Został wydany katalog i śpiewnik. A o ciekawostkach historycznych, o takich wydarzeniach i o patriotyzmie opowie Marta Gawor. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, troszkę o historii, ale to są właściwie moje przemyślenia dotyczące patriotyzmu. No wszyscy wiemy, co to jest patriotyzm. Tak jak pani dyrektor powiedziała, każdy z nas, zwłaszcza my tu zgromadzeni dzisiaj, mamy ten patriotyzm w sercu, nosimy go bardzo głęboko. Ale to wbrew pozorom jest bardzo trudna kwestia. Co to jest ten patriotyzm? No oczywiście najszybciej przychodzi nam na myśl taka odpowiedź, którą wszyscy znamy i powtórzę się tutaj, ponieważ miałam przyjemność mieć tutaj wykład dotyczący patriotyzmu w bibliotece w maju, że patriotyzm to po prostu miłość ojczyzny. No ale co to znaczy ta miłość ojczyzny? I czym ona się przejawia? Jak możemy ją manifestować? No najprędzej możemy popatrzeć tu na siebie właśnie obecnością na takich imprezach, takich uroczystościach. Patriotyzm to postawa umiłowania, szacunku, oddania ojczyźnie, gotowość pracy dla niej, poświęcenia się dla niej, poświęcenia dla niej zdrowia, poświęcenia dla niej życia. To umiłowanie i pielęgnowanie tradycji, kultury i języka. To poczucie więzi i wspólnoty oraz solidarności z własnym narodem. Temu wszystkiemu powinno jeszcze towarzyszyć poszanowanie dla kultury, języka innych narodów, ponieważ bardzo łatwo od patriotyzmu przejść do nacjonalizmu. Patriotyzm ma wiele twarzy i tak samo jak wiele twarzy ma patriotyzm, tak będą różne tutaj utwory. I ja zapraszam. Rozpoczniemy występem chóru Vox Anime, to znaczy Głos Duszy. Chór kameralny z parafii Bożego Miłosierdzia na Kątach w Chrzanowie. Tworzą pasjonaci śpiewu. Mają różne zawody, od ekonomistów po humanistów, ale łączy je talent wokalny. Chór przede wszystkim występuje podczas
wszystkich uroczystości kościelnych. Kierownikiem zespołu jest Andrzej Koźmiński, zespołem dyryguje Karolina Czura. A rozpoczniemy wieczornicę patriotyczną dwoma najstarszymi pieśniami religijnymi związanymi z ważnymi wydarzeniami historycznymi Polski. Będzie to Bogu Rodzica i Gaudę Mater Polonia. Thank you.
zaprezentowana pieśń patriotyczna, która od 26 lutego 1927 roku jest hymnem Polski. Proszę Państwa o powstanie i wysłuchanie Mazurka Dąbrowskiego w aranżacji chóru Vox Anime. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odmierzymy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Bartę, będzie Polakami. Dał nam przykład, bo na Bartę jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim Zaborze. Dla ojczyzny ratowania wrócim się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Już tam ojciec do swej pasi mówi zapłakanie. Słuchaj jeno, ono nasi biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Dziękujemy bardzo. Przed Państwem jeszcze utwory Modlitwa obozowa oraz Modlitwa o pokój. Warto wspomnieć, że wersja ukraińska utworu Modlitwa o pokój powstała niedawno wraz z wybuchem wojny. W ten sposób chóry wspierają Ukrainę i dzisiaj na chór Vox Anime wykona ten utwór dla Państwa w swoim życiu po raz trzeci. Później będą dwie piosenki, które nas już prowadzą. Inny nastrój. Bo mamy cudzych
teraz przed Państwem utwór Powrócisz. Nie. To dlatego, że w ostatniej chwili czasami są jakieś zmiany. Dziś do Ciebie przyjść nie mogę. I o mój rozmarynie. Dobrze teraz powiedziałam. Przepraszam. Dziś do Ciebie przyjść nie mogę. Zaraz idę w nocy mrok. Nie wyglądaj za mną, Panie. Temu Tobie puszczo wstrok. O cóż Ci to, Panie, wiedzieć, że do lasu idę stąd. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na
Kąty. A przed Państwem teraz wystąpi zespół z Trzebini. Znają się od wielu lat, poznali się w szkole. Muzykują wspólnie od 13 lat. Zespół tworzy Marzena Michalczyk, Tylek, wokal. Agnieszka Osiecka, skrzypce. Oraz Michał Tadeusz Noworyta, instrumenty klawiszowe. Amare fedelmente znaczy kochać wiernie. Dlatego to, co robią, robią sercem, stąd ta nazwa. Przed Państwem zespół Fedelmente w kilku utworach, które sami zapowiedzą. Zapowiemy sami i teraz sprawdzamy, czy jest to u nas słychać. Słychać? Cieszymy się wobec tego. Ogromnie cieszymy się, że możemy tutaj z Państwem dzisiaj być. Ale nie przedłużając, pierwszym utworem będzie na pewno znany przez większość utwór Powrócisz tu. Skupisz szczęście swe i poznasz życia smak, zatęsknisz do rodzinnych stron i wrócisz tu, wrócisz gdzie tu. Osiągniesz to, co chcesz za rok, za parę lat. Lecz gdy zdobędziesz wszystko już z dalekich stron, kiedyś wrócisz tu. Thank you.
jak na zachwieckich dół, powrócisz tu. Żeby te utwory wybrać. I zależało nam na tym, żeby to było wspólne i spójne. Powrócisz tu, czyli chcemy powracać tam, gdzie jest nam dobrze. Tam, gdzie spokojnie możemy oddychać, gdzie możemy odejść od wszystkich trosk. Ale czymże bez tych powrotów byłaby ojczyzna? O tym śpiewał Marek Grechuta, a dzisiaj my. Thank you.
dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, nową sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach jak schedę pokoleń. Muszą wciąż trwać, by kraj dalej trwał. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy serce twe. Nasza broni ci co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Dziś ojczyzna twa. Dziś ojczyzna twa. Z góry i z całego serca pragnę Państwa przeprosić, jeżeli pojawi się jakaś chrypka, ale w niedzielę załatwiłam jej klimatyzację w pociągu. Dzielnie walczyłam. Natomiast to, co bardzo chcę powiedzieć i chcę, żeby Państwo to powiedzieli na głos. Ok? Możemy się tak mówić? Chcemy być sobą. To uwaga, trzy, cztery. Chcemy być sobą. I to mnie się podoba. I to też zaśpiewamy. Zapraszamy oczywiście do wspólnego wykonania refrenu. Jak ktoś zna zwrotkę, to super. Wymyśliliśmy, że skoro jest to taki koncert z innej perspektywy, to zrobimy ten utwór po swojemu zupełnie. Mamy nadzieję, że Państwo nam to wybaczą. Chcemy być sobą, chcemy być sobą wreszcie. I teraz razem, tak? Chcemy być sobą, chcemy być sobą wreszcie. Chcemy być sobą, chcemy być sobą jeszcze. I teraz Państwo, dobra? Od serducha. Chcemy być sobą, chcemy być sobą jeszcze. To jeszcze raz moje łamcianki. Chcemy być sobą, chcemy być sobą jeszcze. I teraz Państwo od serducha, dobra? Bo łamcianki chcę to utrzymać. Jak co dzień rano, bukę maślaną, popijam kawą nad gazety plamą. Nikt mi nie powie, wiem co mam robić, szklanko o ścianę rzucam, chcę wychodzić. Na klatce stoi dziecko, co się boi, nawet odsłonić miotły ściska w dłoni. Orkanion szary, chwytam za bary i przerażonej twarzy krzyczę prosto w głos. Chcemy być sobą, chcemy być sobą jeszcze. Chcemy być sobą, chcemy być sobą jeszcze. Wykrzyczmy to, dobra? Bo ja myślę, że każdy chce. Chcemy być sobą. Stopy zmęczone, depczą koronę, próbam zleka, oczy ma szalone. Magda w podzięce, chwytamy ręce i nie ma sprawy ślicznie jej w sukience. Po co się spieszysz, po co się spieszysz, po co się spieszysz?
ostatni raz Państwu sami. Ten utwór jest nieznany i ja mam tego świadomość. Ale wiesz, wiersze Baczyńskiego na pewno każdy czyta. Prawda? I powstał przepiękny projekt, który utwory Baczyńskiego aranżuje również w sposób muzyczny. Jeden z utworów, który mnie do głębi poruszył, to była Wolność. Pchałam się z butami do pani Marty. Wolność, 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 wolność. Jak się Państwu nie spodoba, no to nie. To będzie na panią Martę, dobra, że się zgodziło. Nie wierzę. Jak ziemi duch przed domem do okolny. Przebudź się, jesteś wolny, jesteś wolny, jesteś wolny. Obudź słuch i bądź wolny. Słuch i żyj wietrze. O,
Modlitwa o wschodzie słońca, każdy twój wyrok przyjmę twardy. Niech przed mocą twoją się ukorzę, ale chroń mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści strzeż mnie, Boże. Kto zna, może śpiewać? Odpogardy, od nienawiści.
słuchajcie, zajdziemy z powrotem i wtedy nam wyjdzie, dobra? Każdy twój wyrok przed mocą twoją się ukorza. Przed mocą się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, serducha. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją, ale chroń mnie. Bardzo dziękujemy, ja tak szczególnie bardzo dziękuję. No i proszę Państwa, właściwie to mi zabrakło słów, bo tyle tutaj się wydarzyło, tyle tu zostało wyśpiewanych. No wiemy, co to jest ojczyzna, pięknie tutaj zabrzmiało to w piosence Marka Grechuty. To, co tutaj było, to jest właśnie ta świadomość narodowa, a mówić o patriotyzmie nie da się bez świadomości narodowej, bez zrozumienia właśnie, co to jest ta ojczyzna. No bo jakże przelewać krew, jeżeli my nie wiemy, co to jest ta ojczyzna? No myślę, że słowa piosenki Marka Grechuty nam to przybliżyły. No właśnie, najbardziej widocznym tym przejawem patriotyzmu jest walka na polach bitwy, walka z bronią w ręku. Ten patriotyzm wykuwa się i ta nasza świadomość narodowa wykuwa się w ogniu walk. Niestety uważam, pewnym naszym przekleństwem w historii no jest to, że musieliśmy walczyć, Polacy musieli walczyć o ojczyznę. Czyż nie można by było inaczej, prawda, tego patriotyzmu w nas rozbudzać, tej świadomości narodowej? No takie dzieje, takie nasze losy, ale myślę, że Polacy tutaj się jak najbardziej spisali. Proszę Państwa, pieśni, które właśnie tu zostały też przedstawione wcześniej przez chór Vox Anime, to są pierwsze pieśni, które możemy nazwać patriotycznymi, najstarsze, średniowieczne, Bogu Rodzica czy Gauda Mater Polonia. Ciekawe jest to, że to są pieśni religijne, proszę Państwa. One miały charakter i mają przecież dalej charakter religijny, a jednocześnie stały się pieśniami narodowymi czy pieśniami, hymnami takimi królewskimi, na przykład Gaudę Mater Polonia, był takim hymnem ostatnich piastów Polski, co jest jakby też takim chichotem jakby historii, ponieważ Gaudę Mater Polonia opowiada nam o zabójstwie Stanisława ze Szczepanowa, biskupa, świętego Stanisława ze Szczepanowa i no, zamordowanego, no nie wiemy, czy przez króla samodzielnie, własnymi rękami, czy na jego zlecenie. W każdym bądź razie w wyniku konfliktu, o tak będzie chyba najbezpieczniej, w wyniku konfliktu biskupa z władcą poniósł śmierć. I to jest, tak jak mówię, te dwie pieśni, to są pieśni religijne, a jednocześnie nabrały one charakteru narodowego. I jeszcze jedna ciekawostka. Bogu Rodzica była śpiewana na początku bitew. Oczywiście wszyscy mamy obraz bitwy pod Grunwaldem, prawda? Tak jest, jak to mamy i w przekazach kronikarskich, no i oczywiście w filmie Wspaniałym Krzyżacy, jak polskie wojsko śpiewa Bogu Rodzice na początku. A Gauda Mater Polonia to była pieśń śpiewana na końcu bitwy właśnie. To też taka ciekawostka. Modlitwa obozowa, proszę Państwa, autorem słów jest muzyki, jest przecież żołnierz, który znalazł się w Rumunii po 17 września 1939 roku, został internowany i tam napisał właśnie słowa tej
pieśni modlitwy obozowej. Ona później z nim razem wędrowała przez Francję do Wielkiej Brytanii, a do Polski jak trafiła, przywieźli ją Cichociemni. I w ten sposób stała się pieśnią nazwaną też modlitwą powstańców. Dodawano kolejne zwrotki. Także to są te pieśni, no bo trudno tu mówić o piosenkach, które przecież powstawały właśnie w wyniku walk o niepodległość. A teraz myślę, że dużo jeszcze emocji przed nami i Państwo też będą mogli posłuchać, jak różnorodne są te pieśni właśnie o charakterze patriotycznym. Ja chciałabym tylko jeszcze przypomnieć, że w trakcie trwania wieczornicy równolegle odbywają się w oddziale dla dzieci warsztaty patriotyczne dla naszych najmłodszych. A przed Państwem teraz wystąpi Zuzanna Kozub ze Szkoły Podstawowej w Płazie, laureatka wielu konkursów i festiwali. Swoim śpiewem też umila i wiele uroczystości szkolnych, ale także na szczeblu gminnym i powiatowym. Przed Państwem w piosence Zachwyca nas Polska. Miejsce
A teraz przed Państwem Milena Surowiec, szkoła podstawowa numer 3 w Szanowie. Jest utytułowaną wokalistką, występuje podczas szkolnych konkursów i festiwali na terenie gminy, powiatu szanowskiego. Proszę bardzo. I w piosence Taki kraj. Zapraszam Igor Bobowski, również uczeń szkoły podstawowej numer 3 w Szanowie. Zapraszam. Podobnie jak wcześniejsze wykonawczynie, również występuje podczas różnych uroczystości szkolnych, festiwali i wydarzeń artystycznych. Przed Państwem w dwóch utworach: Mury i Katyń. To chwila dla oprawy technicznej. Pan Karol nam pomaga. Ja mogę przedstawić jeszcze, że w projekcie, który biblioteka organizuje, naszym partnerem jest Muzeum w Szanowie, dlatego też Marta Gawor, ale z nami jest również drugie liceum w Szanowie i tutaj pomagała nam w realizacji tego wydarzenia pani Barbara Nosek. Jeszcze nie ma mikrofonu, czyli muszę zapełnić tą ciszę. Powiem tak, nie ze wszystkim się przygotowałam, ale mogę opowiedzieć, że dla Państwa przygotowaliśmy śpiewniki oraz katalog do wystawy. W ramach projektu odbywają się także warsztaty patriotyczne dla dzieci w oddziale dla dzieci. Można z nich korzystać teraz. I przyszła do nas, tutaj widzę, że telewizja Chrzanowska, więc pewnie będzie też filmowanie, a fotografie w czasie uroczystości robi dla nas pani Anna Nalepa-Jaśko. Teraz mi gdzieś zniknęła i oddaję już przed Państwem Igor Bobowski.
jeszcze nie podłączone. Ciśnie się do światła, niby warstwy skóry, tłok patrzących twarzy z podruszonej dali. Spoglądają jedna za drugiej do góry, ale nie ma ruin. Raz odkryte krzyczą za tęchłymi usty, lecą sobie przez ręce wypróchniałe w środku. Wrów, co nigdy więcej nie będzie już pusty, ale nie ma krzyży, to nie groby w przodków. Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy, po miskach czerepków, robaków gonitwy, zgniłe zdjęcia, pamiątki, mapę miast i wsi, ale nie ma broni, to nie pole bitwy. Może wszyscy byli na to samo chorzy, te same nad karkiem okrągłe urazy, przez które do ziemi dar odpłynął Boży, ale nie ma śladów, że to grób zarazy. Jeszcze rosną drzewa, które to widziałem, jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi, niebo zna język, w którym komendy padały, nim padły wystrzały, którymi wciąż brzmi. Ale to świadkowie żywi, więc stronniczy, zresztą by ich słuchać, trzeba wejść do zony. Na milczenie tych świadków może Pan ich liczyć, Pan powietrza i ziemi, i drzew utęsknionych. Oto świat bez śmierci, świat śmierci bez mordu, świat mordu bez rozkazu, rozkazu bez głosu, świat głosu bez ciała i ciała bez Boga, świat Boga bez imienia, imienia bez losu. Jest tylko jedna taka świata strona, gdzie coś, co nie istnieje, wciąż o pomstę woła, gdzie już śmiechem nawet mogiła nie czczona. Dół nieominięty dla orła sokoła. O pewnym brzasku w katyńskim lasku strzelali do nas Sowieci. Natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. A on im dodawał pierśnią sił, śpiewał, że blisko już świt.
świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas by unął mur. Oni śpiewali wraz z nim i wszyscy razem wybiłam zęby kwiat, zewikaj kawy, połam pat, a mur runom, runom, runom i podrzywią stary świat. Znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, deszcze na wskroś serc i dusz. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał. I ciążył łańcuch, zwlekał świt, on wciąż śpiewał i grał. Dziękujemy bardzo. Mamy bardzo zdolną młodzież tutaj w Szanowie. A teraz przed Państwem wystąpi Roman Małyszko. Przyjechał do nas z Ukrainy i mimo, że ma 12 lat, ma wiele osiągnięć muzycznych. Dzisiaj w piosence, w pieśni, która jest na dzisiejsze czasy bardzo wymowna. Nie mam domu. Oh.
anioł mennym mędą, jak za prawolą dobro don, jak za prawolą dobro ryn. Прилетай з якого міста, я чекаю на своє греб'я. Мені просто нема де сісти, написати свою промову. У мене немає дому, у мене немає дому, у мене немає дому. А люди такі в соти за день. Свої бетоні, соти, а ти щокуватися, сохнути людям першого, другого сорту. А люди такі сотнями там, де зі своїми висотками, з третього, сьомого герцями, герці, з повні сенсами, сенсами. Що в мене немає дому, тепер я ніколи нічого нікому, тепер білю свою і більше. Але врешті в дім, якби в мене був дім, я пошив його на людей, на котів, я пошив усіх, я не люблю котів. А люди такі в соти за день. Свої бетоні, соти, а дим, чекуватися, сохнути людям першого, другого сорту. А люди такі сотнями там, де зі своїми висотками, з третього, сьомого, герцями, герцями, з повні сенсами, сенсами. Ми люди такі. Bardzo. A przed Państwem wystąpi Maciej Nowak, muzyk, autor tekstów, kompozytor i dziennikarz radiowy, lider i współzałożyciel zespołu EDER, frontman grupy Instytucja, basista zespołu Kinsiński, człowiek wielu talentów. I dzisiaj w trzech utworach Nie pytaj o Polskę, Spotkanie z i Kocham wolność. Scena należy do ciebie. Dzień dobry Państwu. Cię witam serdecznie. Ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Kochanka, ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie pytaj więcej mnie,
dlaczego jestem z nią, dlaczego z inną nie, dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc. Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej, dlaczego w innej nie, dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się. Dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę. Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej, dlaczego w innej nie, dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się. Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią, dlaczego z inną nie, dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc. Nie pytaj mnie. Co widzę w niej? Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko, dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać o ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust, będę szukał twoich ust. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Od jutra przyrzekam ci, Polsko, zmienię się. Nie będę palił i pił. Już nie będę palił i pił, nie będę palił.
palił i pił. Będę już chodził do szkoły, ja będę już chodził do szkoły. Będę już chodził do szkoły, nie będę palił i pił. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię, nie, nie. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Dziękuję. Żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem i tak niewiele mam. Mogę rzucić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Możemy poklaskać za ten czas. Śpiewamy. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem i tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność, wolności. Dziękuję pięknie. Miłości i wolności wam życzę. Do zobaczenia. Zrobiło się bardzo rockowo. A ja na scenę zapraszam Milenę Głownię, uczennicę pierwszej klasy drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szanowie. Interesuje się muzyką i śpiewem. Utwory wykonuje w języku angielskim i polskim. Od najmłodszych lat bierze udział w konkursach piosenki. Ostatnio zajęła 3. miejsce na festiwalu piosenki w języku angielskim i niemieckim
w Jaworznie. Przed Państwem w piosence Biały Krzyż. Nie wiem jak Państwo, ale ja cała drżę, taka mieszanka nastrojów, emocji, ogromna. Chciałam powiedzieć, że piosenka Biały Krzyż powstała w roku 1969, kiedy władze pozwoliły mówić o partyzantach. Skomponował ją Krzysztof Klęczon na pamiątkę czy ku czci swojego ojca. Ojca, który w czasie II wojny światowej należał do Armii Krajowej. W 1945 roku przyszedł Urząd Bezpieczeństwa, udało mu się uciec i 11 lat ukrywał się na Pomorzu. Krzysztof Klęczon miał wtedy 3 lata, kiedy w 1956 roku ojciec stanął w drzwiach, to był obcy właściwie dla niego zarośnięty brodaty mężczyzna. No, cała rodzina bardzo to przeżywała, a siostra wspomina to tak, zacytuję. Ojciec zamykał się z synem w pokoju i całą noc opowiadał, jakby chciał nadrobić w ten sposób lata rozłąki. No i właśnie ku jego czci Krzysztof Klęczon skomponował tą piosenkę, a utwór zyskał nagrodę w Opolu właśnie w 1969 roku. Natomiast słowa napisał Kondratowicz, a inspiracją do napisania tej treści
był przypadkowo napotkany w zakopiańskim lesie krzyż. Biały, z drewna, z brzozy, bezimienny, bez tabliczki. To jest tak, jak właśnie ginęli za naszą wolność. Ginęło wiele bezimiennych osób, nie wiemy gdzie pochowanych. No proszę Państwa, tak jak powiedziałam, mamy tu emocji mnóstwo. Tu ja bardzo dziękuję, że można też pośpiewać. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego. Ja się przyznaję, że bardzo lubię takie momenty, ponieważ nie powinnam śpiewać, a tu mnie nie słychać. Także proszę Państwa, korzystajmy, jeżeli możemy. A przed Państwem wystąpi teraz Zuzanna Pytlowska, uczennica trzeciej klasy o profilu artystycznym drugiego liceum imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szanowie. Należy do grupy wokalnej Impresja, działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Szanowie. Jest laureatką licznych konkursów, ma na swoim koncie wiele osiągnięć artystycznych na festiwalach ogólnopolskich. Jednym z nich jest pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Lwowskiej w Krakowie. A dzisiaj przed Państwem, zapraszam na scenę, zaprezentuje Zuzanna Pytlowska, tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos. Więc niewiele, co widziałam i pamiętam też niewiele. Było ciemno, wiem, że z głową pochyloną stałam, tak jak stoi się w kościele. A więc stałam, nie widziałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Podejdź bliżej, więc podeszłam jak skruszony obywatel do przedstawiciela władzy. Podejdź bliżej. Już wiedziałam, że ucieczka błyskawiczna tu niczemu nie zaradzi. Więc podeszłam, posłuchałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. To nie wróg był, bo głos cichy i subtelny, ale polski nieskazitelny. To nie wróg był, ten by zaraz mnie zapytał, czy mój światopogląd celny. To nie był wróg na pewno, bo nad głową, tuż nade mną usłyszałam ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Ty to masz szczęście, że w tym momencie żyć ci przyszło w kraju nad Wisłą. Ty to masz szczęście. Twój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy, ludzie uczynni, w sercach niewinni. Twój kraj szczęśliwy. Ciemno, więc nie mogłam stwierdzić, komu pomyliły się epoki lub stulecia. Było ciemno. Może to Mickiewicz jaki, bo tak zgrabnie romantyczną wiary krzesał. Trochę niezorientowany, bo w tym kraju tak kochanym dawno nie był już widziany. Może Norwid, bo coś plut żył za, gdzie znad planety spada i groby przecieka. Ale skąd by wiedział, że na jego słowa ktoś tu jeszcze może czekać. Teraz w modzie nie Norwidy, filozofio okryj bidy, więc czy ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Było ciemno, sama nie wiem jak do domu, wprost doszła mi do siebie. Było ciemno, a ja czułam się jak w niebie, a dlaczego nie wiem, nie wiem. Z pochyloną głową stałam. Wieszcie, ja nie zwariowałam, lecz jak dziecko powtarzałam na głos, na głos, na głos, na głos. Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyję.
szczęśliwy, piękny, prawdziwy. Ludzie uczynni, w sercach niewinni, mój kraj szczęśliwy. Ja to mam szczęście. Szczęśliwy, piękny, prawdziwy. Ludzie uczynni, w sercach niewinni, mój kraj szczęśliwy. Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło. Szczęśliwy. Dziękujemy bardzo. A przed Państwem wystąpi Małgorzata Pieksik, emerytowany pracownik banku, śpiewa od zawsze. Wiele sukcesów na swoim koncie. Jeden z nich to na przykład występ z Orkiestrą Telewizji Krakowskiej. Obecnie śpiewa w zespole Senior Singers, ale przed występem całego zespołu zaśpiewa piosenkę Być może. Być może gdzie indziej są ziemie piękniejsze i noce gwiaździste i ranki jaśniejsze. Być może bujniejsza, zielejsza jest zieleń i ptaki w gałęziach śpiewają weselej. Być może gdzie indziej lecę. I piasek Mazowsza. Są zmierzchy na fiordach i cienie piramid, i zorze polarne, i sen pod palmami, stuperwne motyle, baśniowe ogrody i miasta w ogrodach. Cudowne jury. Być może gdzie indziej, lecz sercu jest droższa piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza. Być może, że wszystko gdzieś lepsze i ptaki, i gwiazdy, i śpiew, i powietrze, że były gdzieś nawet szczęśliwe narody i miasta wdzięczniejsze od wierzby wody. Być może gdzie indziej, lecz
Roman bardzo przeżywa, że jego występ mu się nie udał. I podtrzymajmy go na duchu. Roman, pokaż się. Będzie lepiej. Wszystko będzie. Roman, zapraszamy cię do nas. A przed Państwem wystąpi zespół Senior Singers, który powstał w 2013 roku. Chyba nie muszę tego zespołu przedstawiać, bo panie występują na wielu uroczystościach w Szanowie, ale chcę powiedzieć taką ciekawostkę, że nie wiem, czy Państwo wiedzą. Zespół, który działa przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Szanowie i powstał w 2013 roku, pierwszy występ miał w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szanowie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu. Skład zespołu to Halina Pstrucha, Maria Kramarczyk, Jadwiga Dudek, Urszula Siarczyńska, Małgorzata Piegzik, Anna Stryczek, Helena Ligus. O sukcesach mogłabym mówić w nieskończoność, ale zapowiem piosenki O mój rozmarynie, Polskie kwiaty, Pytasz mnie, Czerwone słoneczko. Przed Państwem utytułowany zespół Senior Singers. My troszeczkę zmienimy kolejność. My zaczynamy od Pytasz mnie. Następnie będzie O mój rozmarynie, potem... Pierwszy jest Pytasz mnie. Już wiem. Państwo znacie te piosenki, więc nawet nie trzeba zapowiadać. Pytasz mnie, co właściwie cię tu trzyma. Mówisz mi, że nad Polską szare mgły. Pytasz mnie, czy to chłopak, czy rodzina. I cóż ja odpowiem ci. Może to ten szczególny kolor nieba. Może to tu przeżytych tyle lat. Może to ten pszeniczny zapach chleba. To przeznaczenie zapisane w gwiazdach. Może przed domem ten wiosenny zapach wzu. Może bociany, co wracają tu do gniazda. Coś, co każe żyją lżej. Mówisz mi, krótki sierpień, drugi grudzień. Mówisz mi, długie noce, krótkie dnie. Mówisz mi, słuchaj mała, jedno życie.
dzieje co? Mówisz mi, wstań i spakuj się o świcie. Czy to warto tak pod górę, tak pod prąd? Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach? Może przed domem ten wiosenny zapach wzór? Może bociany, co wracają tu do gniazda? Coś, co każe im odwracać tu. Może to zapomniana, dawno gdzieś muzyka. Może melodia, która w sercu cicho brzmi. Może mazurki, może palce Fryderyka. Może nadzieja do czekania lepszych dni. Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka. Może melodia, która w sercu cicho brzmi. Może mazurki, może palce Fryderyka. Może nadzieja dla ojczyzny lepszych dni. Rozmarynie. My troszkę inaczej, może niż chór Evox Anime, który przepięknie to zaśpiewał. My może bardziej popularnie i zapraszamy do wspólnego śpiewu. Rozmarynie, rozwijaj się,
teraz polskie kwiaty. Piękny świat, a serce tęskni.
Bardzo. Proszę Państwa. Mamy zostać, tak? Tak, tak. O patriotyzmie można by naprawdę mówić bardzo wiele, o różnych jego przejawach. My tu właśnie dzisiaj będąc, uczestnicząc w tym spotkaniu, no, pokazujemy, że jesteśmy patriotami. Śpiewając pokazujemy, że patriotyzm nie jest nam obcy. Ale również codziennie pracując, wypełniając swoje obowiązki, nie musimy walczyć, żeby być patriotami. Mówić o patriotyzmie można bardzo podniośle, można bardzo patetycznie, ale można również z uśmiechem i z humorem, jak my to tutaj też dzisiaj czynimy. Dobrze jest, jest taka pozycja, akurat miałam możliwość się z nią zapoznać, co to jest ten patriotyzm. Tak w wersji bardzo skróconej, to ja tu polecam, będę bibliotekę reklamować, zbiory biblioteki, ponieważ w dziale dziecięcym co prawda, ale nawet dorosła osoba uważam, że powinna tą rzecz zobaczyć, jest taka pozycja nowa, kto ty jesteś? Pytanie znamy wszyscy, ale to jest troszeczkę coś innego. Autorką jest Joanna Olech i to w prosty taki sposób, jest tam symboliczny bardzo, pokazane, co to jest ten patriotyzm dla dzieci, ale tak sobie pomyślałam, przeglądając właśnie też z myślą o dziecku własnym, że no, wiele z nas dorosłych powinno tą książkę zobaczyć, powinno zobaczyć te plakaty, bo to, tak jak powiedziałam, bardzo symbolicznie jest nam pokazane. I nasuwa mi się jeszcze jedna, akurat też dotarła do mnie, wpadła w moje ręce książka. Mam nadzieję, że dużej kary nie zapłacę, bo ją przetrzymałam. Nie ukrywam, że również z myślą o dzisiejszym wieczorze, także ja tutaj się uśmiecham. Co prawda Filip Biblioteki na kontach, polecam konty oczywiście, jest taka rzecz, kronika małej Polski. To są reportaże o emigracji na Brooklynie właściwie w Nowym Jorku. No bo nawet w tych piosenkach, które tutaj czy panie przedstawiły, czy wcześniej wykonawcy, jest mowa o tym, że my żyjemy tu teraz, prawda? Jesteśmy tutaj i jakby ten patriotyzm jest związany z tym naszym miejscem, z tą ojczyzną. Ale takie mi się nasuwa pytanie, czy patriotą nie jest osoba, która wyjechała, która jest na emigracji. To tak pozostawiam Państwu. Ja mam sama osobiście bardzo bliską mi osobę, która nie mieszka w kraju. I no, zastanawiam się właśnie choćby przez ten pryzmat, ponieważ ją znam, wiem jaka jest, czy
Można jej odmówić tego określenia? No ja uważam, że nie. Ale tak jak mówię, to jest bardzo mi bliska osoba, więc pewnie jestem subiektywna. No, ale możemy być subiektywni też w tych odczuciach. Chciałam jeszcze tutaj też powiedzieć, że patriotyzm i postawy, które prezentujemy, mogą być bardzo różne. One też zależą od czasu, sytuacji, w jakiej się znajdujemy. A nikt z nas nie ma monopolu na ocenianie i tak naprawdę nie wie, co to jest patriotyzm. I myślę, że no, tu naprawdę bardzo taka szeroka tolerancja, zresztą to, co też było wyśpiewane dzisiaj przez trio występujące w drugiej kolejności, no właśnie, od nienawiści i od oceniania, prawda? Strzeż nas Boże. Proszę Państwa, to jak dzisiaj wygląda, jak dzień dzisiejszy, jak dziś wygląda, nie dzień dzisiejszy, przepraszam, to oczywiście zależy od tego, jacy byliśmy w przeszłości, a jutro zależy od przeszłości i od teraźniejszości. I może tym ja zakończę swoją wypowiedź. Dziękuję bardzo. Małe zaskoczenie, to Marta, w takim razie ja zapowiem piosenkę, którą Marta miała zapowiedzieć. Jest to piosenka o naszym miejscu, o Fabloku. I czy ona jest patriotyczna? O tym po piosence wprowadzi Państwa pan Mariusz Paździora, a przed Państwem senior singers i dziewczęta z Fabloku.
Proszę Państwa, to była już ostatnia piosenka dzisiejszego wieczoru, ale nie ostatnia atrakcja. Taką wisienką na torcie dzisiejszego wieczoru będzie wystawa, którą przygotowała Biblioteka dla Państwa. Ona jest ustawiona tutaj za mną, za szklaną fasadą biblioteki i opowiada o patriotyzmie mieszkańców Chrzanowa i powiatu chrzanowskiego. Na 20 bardzo szczegółowo ilustrowanych, bogato ilustrowanych planszach przygotowaliśmy historię patriotyzmu w jego różnych aspektach i właśnie tak jak tutaj panie śpiewały w piosence, również praca dla dobra kraju może być poczytywana za patriotyzm. Zwykle za patriotyzm uważamy walkę orężną, a tymczasem również praca może być takim aspektem patriotyzmu. Serdecznie zapraszam do widzenia wystawy. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za udział. Myślę, że gromkie brawa i nasze wielkie ukłony i podziękowania dla wszystkich artystów. Myślę, że repertuar był dogodny dla każdego wieku. A teraz Państwa prosimy nie wychodzić, tylko zapraszamy na górę, bo tam przygotowaliśmy dla Państwa coś słodkiego, żebyśmy mogli jeszcze porozmawiać o naszych estetycznych, muzycznych odczuciach. Tak, każdy może zabrać ze sobą śpiewnik i katalog wystawy. Wystawę mogą Państwo obejrzeć sobie później, a teraz zapraszamy.